Dariusz Karpiński, Akademia Trenerów i Instruktorów Sportu. Akademia znana bardziej z kursów organizowanych w dyscyplinach takich jak boks, kickboxing, judo. Jesteśmy już od 10 lat prawie na rynku. Natomiast powstała taka idea w międzyczasie, która nas skłoniła do rozszerzenia naszej działalności, ponieważ w ramach kursów rekreacji ruchowej samoobrony wielu naszych adeptów kończyło te kursy z myślą o prowadzeniu zajęć z MMA, ponieważ jest to nowa dyscyplina, która nie jest jeszcze dyscypliną sportu, ale ma znamiona sportu i rozwija się na świecie i w Polsce. Okej, stracimy luźno. I teraz przód, bok. Jak wrzucamy do przodu, to mocno. I do boku, tak jak się starali się trafić kolanem A do swojego barku. Tak, hop, tutaj. Mocny zamach. Teraz. No oczywiście jest to kontrowersyjna dyscyplina, aczkolwiek jeżeli ją ucywilizować, myślę, że będzie się rozwijała, tak jak kiedyś kickboxing wreszcie dotarł do rangi sportu. I ta idea urodziła się właśnie w czasie tych kursów samoobrony, żeby stworzyć program do szkoleń instruktorów w tej nowej, rozwijającej się dyscyplinie sportu konkretnie. Ponieważ samoobrona są to zajęcia z umiejętności, natomiast tutaj już stosujemy techniki, które są dozwolone w trakcie walki. Największym problemem było i jest do tej pory dobór kadry, ponieważ no zawsze mamy ten sam problem, czy kura, czy jajko. Jest dzisiaj wielu ludzi zajmujących się MMA, ale nie ma jak wyselekcjonować kadry szkoleniowej, która miałaby taki duży autorytet. Nie chciałbym tu nikogo obrazić, ale po prostu te nazwiska jeszcze nie są tak znane jak w dyscyplinach olimpijskich, gdzie mamy niekwestionowane autorytety. Stricte zapaśniczy, które dobrze jest prowadzić, bo jednak jeśli chodzi o ten tak zwany klinicz MMA, to raczej tutaj. To jest tutaj klasa, tak? Tu, op. Bardzo rzadko się zdarzy taka sytuacja, że będziemy to w ten sposób trzymać. Tak jak to się dzieje w sportach uderzanych, przynajmniej z tego co mi wiadomo, bo on z tego szybko albo ucieknie, albo o właśnie, tu pójdzie, złapie, będzie wyginał, to te trzymanie MMA w ogóle dla mnie jako kupującego jest bardzo niebezpieczne. Ja mogę spróbować raz złapać gdzieś w ferworze walki, pociągnąć kolano, ale muszę od razu przejść tu, się ładować blisko, ponieważ jakby zapominamy o wszystkich tych rzeczach, że po pierwsze też ma kolana, jak mu zacznę mocno ściągać głowę, to on w formie obrony wcale nie będzie się prostował, tylko pójdzie w nogi. No ale próbujemy, szukamy. Ten kurs jest pierwszym organizowanym w Polsce. Myślę, że nie ostatnim. Próbujemy się rozwinąć. Robimy go we współpracy z Ricard Fight Club, który się tutaj znajduje na Obozowej 60 i tutaj na bazie hali sportowej robimy te zajęcia. Zresztą nie tylko z MMA, z klubem Ricard Fight Club współpracujemy przy organizacji wszystkich kursów w sportach walki. Kadra jest międzynarodowa tutaj na tym kursie. Korzystamy z umiejętności naszych byłych zawodników, jak i też ludzi spoza granicy. Mamy trenera, który od wielu lat zajmuje się pokrewną dyscypliną, pokrewnymi technikami sambo, który tutaj nam w jakiś sposób też udziela wiedzy. No i próbujemy się rozwijać. Wszystkich ludzi związanych ze szkoleniem MMA też prosimy o kontakt z nami, jeśli będą mieli ochotę. Korzystamy z wiedzy. Nie udało nam się wszystkich w tym terminie zaprosić tutaj do podzielenia się swoją wiedzą, ale jesteśmy otwarci i nie chciałbym teraz tutaj bez ich zgody używać nazwisk, ale no byłem z kilkoma osobami poumawiany. Mam nadzieję, że w przyszłości ta kadra będzie szersza, bo czym więcej mądrych ludzi i trenerów, tym więcej skorzystają adepci. Jak dostaniesz mandat, Nie, dostaję w panicie.
Kurs zawiera około 100 godzin szkolenia. Są to godziny teorii związanej z rekreacją i trochę teorii sportu, ponieważ jest, jak powiedziałem, ma znamiona sportu, więc tutaj adeptów trzeba w jakiś sposób przygotować do kształcenia, do szkolenia w jakimś procesie treningowym, czego pełna rekreacja nie zawiera, natomiast teoria sportu mówi, jak budować okresy przygotowań i ten materiał powiększamy, program tego kursu oto, plus no, około 80-75 godzin zajęć praktycznych, zarówno w stójce, jak i w parterze i oczywiście w tak zwanym najtrudniejszym elemencie, czyli sprowadzaniu ze stójki do parteru, czyli obalaniu. Mamy w związku z tym tutaj specjalistów zarówno od stójki, jak Jarosław Rogala, niekwestionowany autorytet do tej pory w kickboxingu, ale jego ambicje są dzisiaj takie, że kształci również zawodników MMA. Między innymi Maćka Górskiego, sam Maciek Górski prowadzi tutaj z nami zajęcia z parteru, mamy właśnie trenera sambo, robimy to wszystko w ramach szkoleń i kończymy to, ten kurs udzielając czy przekazując zaświadczenia o ukończeniu tego kursu i nasza rola tutaj się kończy, natomiast cała dokumentacja jest przekazywana do Wyższej Szkoły Trenerów Sportu, gdzie uzyskają absolwenci taką legitymację, na której będzie napisane, że mają uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej w MMA, ponieważ Ministerstwo Sportu według nowej ustawy rekreacją się nie zajmuje. Ja doszedłem do wniosku, że jedynym niekwestionowanym dzisiaj autorytetem, jeśli chodzi o wydawanie tego typu uprawnień, są szkoły wyższe sportowe, takie jak Akademia Wychowania Fizycznego, tudzież uczelnie prywatne. I współpracujemy właśnie przy okazji tego kursu z Wyższą Szkołą Trenerów Sportu w Warszawie, a przy okazji innych kursów też z AWF-em wrocławskim na przykład. I tego typu kursy rekreacyjne będą legalizowane przez te uczelnie i uprawnienia będą wydawane przez władze tych uczelni, tak jak i wydają te władze uprawnienia studentom i absolwentom, którzy tam studiują. Nie mam żadnego zaparcia. Natomiast jeżeli chodzi o siatkę, trzymam mocno, tak? Poszedł w nogi, trzymam mocno. Wystarczy, że odstawię nogi i zacznę siadać na siatce. Oprę się mocno plecami i głową. I już nie będzie mu tak łatwo mi tych nogi podebrać. Wiesz, oczywiście on za jakiś czas może przewrócić, tak? Ale co się umorduje na szarpie, to jest moje. Wszystkich zainteresowanych kursami, zarówno prowadzonymi poprzez zgody ministerstwa, czyli w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich, takich jak boks, judo czy kickboxing, jak również chętnych do uzyskania tytułów instruktorów rekreacji, czy w samoobronie, czy właśnie w MMA, czy być może jeszcze w innych, które będziemy proponować. Zapraszamy do kontaktu z Akademią Trenerów i Instruktorów Sportu. Telefon do mnie 602-219-296, bądź też do klubu Ricard Fight Club, telefon 602-278-113. Informacje o klubie Fight Club i Akademii Trenerów i Instruktorów Sportu możecie również zdobyć na stronie www.ricard.pl. Tam jest zakładka kursy i szkolenia. Są filmiki, zdjęcia z naszych zajęć. Zapraszamy do współpracy.